Jak tylko pani Agnieszka dostała skierowanie na szczepienie trzecią dawką, od razu stawiła się w punkcie szczepień. Nie będę się już tak obawiać, wchodząc do sklepów i w różne, do tramwaju i w różne inne zatłoczone miejsca. Bo tak się składa, że ja akurat wierzę, że te szczepionki działają. Dla własnego bezpieczeństwa decydowałem się na trzecią dawkę. Myślę, że to rozsądny wybór. Do tego wyboru namawiają lekarze. Udokumentowano spadek odporności przeciw SARS-CoV-2 z czasem. Widać to na tych wykresach. Po 2-3 miesiącach odporność jest na poziomie 75%, a po 5-6 maleje do 16%. Wówczas znacznie łatwiej jest złapać COVID. Zainteresowanie szczepieniami trzecią dawką rośnie. Szczególnie wśród medyków, osób po 50 roku życia, ale również zgłaszały się do nas już osoby, te, które były rekomendowane ze spadkiem odporności. Kilka osób takich już trzecią dawką zaszczepiliśmy. Właśnie takie grono jest objęte rekomendacją do szczepienia. Za zaskakującą można uznać decyzję rządu o poszerzeniu tej grupy już o osoby po 50 roku życia. W Polsce sporo pacjentów między 50 a 60 rokiem życia to są osoby przewlekle chore. Wielu z tych pacjentów niestety trafia do szpitali, no i nierzadko kończy się to tragicznie, więc myślę, że to rozszerzenie akurat w Polsce ma sens. Medycy i osoby po 50 już w piątek mogą dostać skierowania na szczepienie. Będziemy zgodnie z PESEL-ami wystawiać automatycznie to skierowanie. Ten proces zajmie chyba 1-2 dni, więc w ciągu najbliższych dni możecie Państwo sprawdzić, chociażby na internetowym koncie pacjenta, czy takie skierowanie jest już wystawione. Będzie i to dodatkowy warunek, jeśli od szczepienia drugą dawką minęło pół roku. Doszczepić będzie się można tylko Pfizerem. Jeśli ktoś był szczepiony Pfizerem, Moderną, Astrą czy Johnsonem, ma dostać jako dawkę przypominającą szczepionkę firmy Pfizer. Z danych opublikowanych w Izraelu wynika, że szczepionki skutecznie chronią przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem koronawirusa. Podlasie to jeden z tych regionów Polski, gdzie zaszczepiło się niewiele ponad 40% mieszkańców, ale sytuacja może się zmienić pod wpływem niepokojących danych. Myślę, że będzie sytuacja zwiększającej się liczby zakażeń, przy za tym hospitalizacji. Tych zakażeń coraz jest więcej. Ostatnia doba to 882 nowych chorych i 20 zgonów. W szpitalach jest już blisko 1200 pacjentów z COVID-19, 124 pod respiratorem. Agnieszka Milczarz, Wydarzenia.